Sable? Jak sytuacja w Koreatown? Transporter pod ostrzałem, powtarzam, strzelają do nas! To jest Bowery, ale gdzie jest doktor Michaels? Jesteśmy gotowi, doktorze. To od tych diabła? Nazywa się GR-27, nie? Po prostu uważajcie. W niewłaściwych rękach może... Bez obaw, jesteśmy najlepsi. Od razu mi lepiej. Kod 381. Paczka jest w drodze. Tędy, panie Michaels. Co tam się dzieje? Wróg! Chronić paczkę! Zobaczcie! Witaj na pokładzie, doktorze. Puszczaj, damy radę! No tak, tak, jasne. Juri, ścigam Martina Li. Myślę, że ma doktora Michaelsa i oddech diabła. Przyjęłam. Jadą do ciebie kolejne jednostki. Na szczęście wziął Michaelsa żywego. Pewnie po to, żeby stworzył kolejne oddechy diabła. Nie, muszę zatrzymać tę ciężarówkę. Czy czołg? Czy co to jest? Jesteśmy upoważnieni do użycia siły ze skutkiem śmiertelnym. Nie będzie więcej ostrzeżeń. Wow! Tam jest broń biologiczna! Wszystkie jednostki, strzelać! Ła! Czemu nagle wszyscy strzelają rakietami? Wybacz, ale nie zgadzam się na operację Masakra na Manhattanie! Hej, nie strzelać! Muszę się zająć tymi typkami w ciężarówkach, zanim złapieli. Co to? Otworzyć ogień! Cel stracony! Namierzam! On nadchodzi! Nadchodzi i zgładzi wszystkich grzeszników! Przepraszam! Li, dawaj walizkę! Jak ci idzie? Złapałeś już Li? Pracuję nad tym! Ja to wezmę! Co ty mi robisz? Daję ci nowe spojrzenie! Co jest grane? Muszę być szczery. Miałem nadzieję cię tu ściągnąć. Moje zdolności dają mi pewną siłę perswazji. Obserwowałem cię. Czekałem na ciebie w ratuszu, ale się nie zjawiłeś. Gdzie byłeś? To jest prawdziwe? Czy mi się przywidziało? Przykre, że tyle ludzi zginęło porzuconych przez bohaterów. Ten funkcjonariusz ocalił ci życie, prawda? Był tu z twojego powodu. A Norman chciał go wykorzystać. Głupi gest, prawda? A gdzie wtedy był Norman? Uciekał jak jakiś szczur. Wiedział, co się wydarzy i zwiał. Norman to rak, który toczy to miasto. Trzeba go usunąć wraz z wszelkimi przejawami korupcji. Norman kryje się za maską kłamstw. Rozbije ją i obnaże go. Załóż maskę! Zostań jednym z nas! Dzięki, ale nie skorzystam! Tak czy inaczej, dołączysz do mnie! O. Ta masa ludzi, których straciłeś! Bezbronne ofiary, których nie ocaliłeś! Martin! Masz ich krew na rękach! Możesz powstrzymać Osborna. Masz wielką siłę. Ja mogę dać ci wolę. Ich ciała wypełniły rynsztoki, a ty nie zrobiłeś nic! Wszystkich nie uratuję! Co to jest jedno życie? Prosta wymiana. Jedno życie za miasto dusz. Bronisz Osborna, gdy ten kryje się w swojej wieży! To niemożliwe! Pokaż swą prawdziwą siłę! porządku? Wzięli to? Tak. Powinienem się martwić? Bardzo. Rozchwytywany jesteś! Gdzie Surowica? Przepadła. Ty dyskoja! Też mi superbohater. Myślisz, że pomagasz, ale tylko pogarszasz sprawy. To twoja wina. Moja? To wy mieliście go chronić. Jeden nie wystarczy? Stój! Trzeba powiadomić pana Osborna. Pójdę z nią. Dziękuję. Nie zapomnę tego. Juri, masz jakiś trop co do lokalizacji Martina Li? Mamy nagranie od mężczyzny z kawiarni. Wygląda na to, że po kraksie wsiadł do czarnego sedana. Czarny sedan, świetnie. Daj mi skończyć. Znamy fragment rejestracji, a jeden z patroli znalazł czarnego sedana z pasującymi blachami na parkingu koło Kanal i Hudson. Dobry z ciebie gliniarz, Juri. Lecę. Spider-Manie. Halo? To działa? Doktor Michaels? Skąd pan dzwoni? Pożyczyłem sprzęt Sable. Słuchaj, oddech diabła wypuszczą pewnie w tłocznych miejscach. Na lotniskach, dworcach, stacjach. Rozprzestrzeni się jak pożar. Dlaczego Oscorp produkuje broń biologiczną w mieście? Nie powinni tego robić w jakimś bunkrze? Oddech diabła jest ważny dla Normana. Ma na jego punkcie obsesję. Łamie praktycznie każdy przepis federalny i stanowy, ale on ma to gdzieś. Jeśli to wyjdzie na jaw, może zapomnieć o reelekcji. Reelekcja to pikuś. Odpowie w Hadze za zbrodnie wojenne. Dlaczego pan mi to wszystko mówi? Czy nie jest pan tak samo winny jak Norman? Jestem. Masz rację. Ale działania Li mnie otrzeźwiły. Zbyt długo lekceważyliśmy ryzyko. Ufam ci, Spider-Manie. Tylko ty chcesz postąpić właściwie. Proszę, ocal miasto od naszych błędów.